kochani, witajcie w nowym vlogu. No już koniec, słuchajcie, wakacji, więc już wracamy do domowych vlogów, znaczy nie tylko domowych, no ale już takich, wiecie, no nie chorwackich vlogów. Wakacje dobiegły końca, ale będąc jeszcze trochę w takim wakacyjnym klimacie, dzisiaj zapraszam Was na vlog do kawy, więc róbcie sobie pysznej kawy, ponieważ dzisiaj odpowiem na kilka Waszych pytań, które zadałyście mi pod vlogiem, w którym Was prosiłam, żebyście pytały, jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, i tak samo zostawiłam Wam na Instagramie okienko, żebyście pytali o co tylko chcecie. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś tak, wiecie, skumulować te wszystkie pytania i dosyć szybko Wam odpowiedzieć, bo wiecie, że jak ja się rozgadam, to po prostu te filmy są potem bardzo długie. Bardzo dziękuję za pytania, było nawet ich sporo. No więc co, nie przedłużając, zaczniemy od pierwszego pytanka. Jakie są różnice między tym miejscem, w którym byliście na wakacjach, do tego z zeszłego roku? Plusy i minusy obu miejsc. No i tak, słuchajcie, różnica jest ogromna jak dla nas, dlatego że patrząc nawet pod takim kątem podstawowym, Podstrona to była bardzo mała miejscowość. To jest miejscowość, która właściwie ma tylko plażę i właściwie same wille, apartamenty. Nie ma tam żadnego elementu miasta, więc jeżeli chcecie, nie wiem, zaczerpnąć chociaż trochę miasta, no to trzeba jechać do Splitu. To chyba jest najbliższe miasto, które jest najbliżej Podstrony. Z jednej strony to jest taki minus, natomiast też plusem jest to, że na pewno jest dużo mniej ludzi, nawet w czerwcu. I jest to takie miejsce, gdzie jest równie blisko do Splitu, do Trogiru, do Omisza, więc do takich naprawdę większych... No wiecie, do takich miast, które są znane, często odwiedzane i które moim zdaniem warto też zobaczyć i zwiedzić. Natomiast Pag samo w sobie jest takim małym miasteczkiem, więc tak naprawdę w Pagu, w pigułce, tak jak Wam też mówiłam we vlogach, macie wszystko. Macie i plaże, macie i elementy starego miasta, miasteczko, taką wiecie, mini marinę, właściwie jest wszystko. Gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej? Słuchajcie, trudno mi też tak powiedzieć, dlatego że dla każdego, wiecie, każdy potrzebuje czegoś innego. Na pewno w Podstronie jest super to, że jest bardzo długa linia brzegowa i właściwie wzdłuż całej linii brzegowej jest zrobiona taka promenada, że właściwie nie musicie iść po tych kamieniach, po których dość niewygodnie się spaceruje. To nie jest tak nad polskim morzem, gdzie możemy spacerować po piasku i to jest takie przyjemne i fajne. Więc jest tam jakby taki wylany chodnik, po którym bardzo wygodnie się spaceruje. No i ten spacer, wiecie, brzegiem morza, ponieważ ta linia brzegowa jest bardzo długa, jest bardzo fajny, przyjemny, romantyczny i to jest coś, co bardzo lubię. Natomiast na Pagu, w Pagu tak naprawdę, w miejscowości Pag, jest miejska plaża, dosyć mała, ale jest dużo różnych takich małych, dzikich plaży. Kilka udało nam się pokazać Wam we vlogach i na początku myślałam, że jest to duży minus tej miejscowości, że ja jestem jednak takim fanem właśnie długiej linii brzegowej, długich spacerów wzdłuż morza, ale powiem Wam, że zauroczyłam się też tymi małymi, różnorodnymi małymi plażeczkami, więc to jest trochę taki plus, trochę minus. Trzeba dojechać autem, nie wszędzie można dojść na piechotę, nie wszędzie można nawet dojechać rowerem, bo o tyle, o ile można dojechać, to tak jak widzieliście we vlogach, to zejście jest dosyć strome, czy po jakiejś skarpie, taką udeptaną ścieżką albo schodami, więc tutaj byłoby ciężej, jeżeli chodzi o jakieś takie zajścia właśnie z rowerem czy z wózkiem, na przykład z dziećmi, no to to jest na pewno minus. Ja jestem zakochana w Pag, jestem zakochana tak zarówno w mieście Pag, jak i w wyspie. Jak wiecie, we vlogach mówiłam Wam też, że no, będziemy dążyć do tego, żeby jak najszybciej wrócić. Minusy, plusy, powiem Wam, że jednak wydaje mi się, że więcej plusów ma Pag, dlatego że tak jak mówię, no jest tam miasteczko, jest tam marina, jest więcej knajpek, jest więcej restauracji. Wydaje mi się też, że jedzenie w tych beach barach było smaczniejsze niż było w Podstronie. Cenowo bardzo podobnie, więc byłam raczej nastawiona, że w Pagu będzie drożej z uwagi na to, że jest to jednak miasteczko, a Podstrona, że jednak jest to takie... taka miejscowość przelotowa nawet mogłabym powiedzieć, no to jest, no to te ceny nie są dużo, nie były dużo niższe. Praktycznie wydaje mi się, że te ceny były nieco wyższe, bardziej z uwagi na wzrost cen, inflację i zmianę, może też trochę na euro, niż ten sam fakt, że to jest miasto. Minusem Podstrony na pewno jest też to, że przez całą miejscowość biegnie tak zwana magistrala, czyli taka główna droga dojazdowa. Ma to plusy, ma minusy. Plus jest znowu taki, że właśnie wyjeżdżacie na magistralę i możecie się dostać do Splitu, właśnie do Trogiru, do Omisza i dalej w stronę Makarskiej.
A minus jest też taki, że jeżeli nie macie noclegu w tej pierwszej linii brzegowej, no to trzeba przejść przez tą ulicę, ona jest dość ruchliwa. Wiecie, my jesteśmy, że tak powiem, ludźmi bez dzieci, więc dla nas to nie był większy problem, ale jeżeli idziemy większą ekipą z dzieciakami i tak dalej, no to może tak być, że jest troszeczkę mniej bezpiecznie. Ale powiem Wam, że i jedna, i druga miejscowość ma swoje plusy, ma swoje minusy. Moje serce, im więcej plusów jednak jest dla mnie w PAG. Kolejne pytanie, i tutaj właśnie było dużo pytań odnośnie kosztów i cen. Ile Was kosztował cały wyjazd łącznie ze wszystkim? Oczywiście ile możesz zdradzić? Słuchajcie, mogę Wam zdradzić tak naprawdę wszystko. Nie mam żadnych tajemnic, jeżeli chodzi o koszty naszych wakacji. Powiem Wam tak, ja ogólnie byłam nastawiona, że w tym roku te wakacje wyjdą nas sporo drożej. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, po pierwsze, że to będzie większa miejscowość, miasteczko, wyspa. Też słyszałam, że na wyspie zawsze są troszeczkę jednak wyższe ceny niż na lądzie. Zmiana euro, inflacja, bardzo dużo naczytałam się i naoglądałam różnych informacji, że Chorwacja jest jeszcze droższa niż w tamtym roku, że jest strasznie drogo i tak dalej, więc też byliśmy na to przygotowani, że wydamy więcej pieniędzy niż w tamtym roku. Jak widzieliście, próbowałam nawet wziąć ze sobą jakieś, wiecie, sery, jakieś podstawowe produkty, o czym w większości zapomniałam. Natomiast powiem Wam tak, cały nasz wyjazd wyszedł o 500 zł taniej niż nasze wakacje w tamtym roku. Jechaliśmy dokładnie tą samą drogą, co w tamtym roku, więc jakby, wiecie, my jedziemy przez Słowację, przez Węgry, trochę Słowenii, ale pomijamy autostradę, ponieważ jest to bardzo krótki odcinek, więc nie ma sensu, wiecie, bulić za winietę jadącą naprawdę 15 km, można to łatwo objechać i tak naprawdę nadrabiacie może 20 minut, może coś koło tego, może trochę więcej. Ale tak mówię, dla nas to nie było warte tego, żeby kupować winietę i przejechać 15 km autostradą. No i potem już przez Chorwację, przez Zagrzeb, tam mieliśmy nocleg i potem już prosto do celu. I w tamtym roku, jak policzyliśmy, to wakacje nas kosztowały około 8,5 tysiąca złotych. Byliśmy dokładnie tyle samo noclegów, też z jednym noclegiem w Zagrzebiu, więc łącznie 12 noclegów. Jeden nocleg w Zagrzebiu, 11 noclegów już na miejscu, ponieważ w tym roku przedłużyliśmy o ten jeden nocleg. Wszystko policzyliśmy do kupy, że tak powiem, i wyszło nas 8 tysięcy złotych, myślę, że może nawet niecałe. Tryb naszego funkcjonowania był taki sam jak w tamtym roku. Śniadanie w domu, na plażę braliśmy sobie jakieś tam jedno piwko, coś takiego. Drugie piwko albo drineczka zawsze sobie piliśmy w beach barze, ponieważ no właśnie w Poznaniu nie było tych beach barów tam, gdzie my plażowaliśmy, a tutaj na Pagu, wiecie, przy tej głównej plaży jest kilka beach barów, więc aż żal było, wiecie, nie usiąść sobie w takim klimatycznym miejscu. Nasz ulubiony beach bar Bambu polecam, jeżeli będziecie na głównej plaży w Pag, to polecam, bo naprawdę przepyszne drinki, bardzo fajna atmosfera i w ogóle przepiękny beach bar. A w tamtym roku nie chodziliśmy do beach baru, więc jakby teoretycznie powinno być trochę taniej. Taniej też było paliwo i to od razu zauważyliśmy, że i paliwo, i gaz właściwie jest taniej niż w zeszłym roku. Winiety mniej więcej kosztowały tyle samo, jak Michał liczył. No i tak, no i właściwie tak jak mówię, no taki sam był tryb, że tak powiem, funkcjonowania, poza tym, że właśnie te drineczki czy tam piwka piliśmy więcej w beach barze. Zawsze chodziliśmy na obiad, o kolację i nigdy nie gotowałam, no ani razu nie gotowałam, słuchajcie, żadnego obiadu, zawsze jedliśmy w beach barach, czasem to była pizza, czasem to były jakieś owoce morza, nie było tak, żebyśmy się jakoś tam wybitnie, wiecie, ograniczali. Ale też nie było tak, że wiecie, po prostu wydawaliśmy full pieniędzy, ja też nie czułam takiej potrzeby. Jakby wiecie, wszystko było zgodnie z tym, czego oczekiwałam, nie czułam, że z czymkolwiek się hamuję. No i tak jak Wam mówię, no wyszedł nas wyjazd 500 zł taniej, więc to nie jest tak, że w Chorwacji jest drożej moim zdaniem. Ja myślę, że tak samo w Polsce jest drożej, tak samo tam jest drożej. Wiecie, można pojechać na wakacje do Chorwacji tak jak my i wydać 8 tysięcy złotych, a można wydać 30 tysięcy złotych. Tak samo można pojechać nad Polskie Morze za, nie wiem, właśnie 8 tysięcy złotych, a można pojechać i za 30. Więc wszystko zależy, gdzie śpicie, jaki tryb wakacyjny sobie włączacie, jakie atrakcje Was interesują. Czy jedziecie we dwójkę, czy jedziecie, wiecie, no większą rodziną, tak, z dziećmi i tak dalej, no wszystko zależy od tego, jakie mamy potrzeby, więc tyle nas kosztowały w tym roku te wakacje, z czego się bardzo cieszę, bo byłam nastawiona na to, że wydamy dużo więcej pieniędzy. Kolejne pytanie. W tym roku pierwszy raz Chorwacja. Co warto wiedzieć, co warto mieć?
warto wiedzieć i warto mieć ze sobą, słuchajcie, gotówkę. Bo na przykład w tamtym roku w Podstronie, czyli w takich mniejszych miejscowościach, praktycznie jedynie w takich większych supermarketach, czy ogólnie sklepach jak Konsum, czy tam Plodine, Lidl i tak dalej, można płacić kartą. Natomiast beach bary, większość restauracji, które właśnie są przy plaży, no to przeważnie można płacić tylko gotówką. Tutaj w Pagu powiedziałabym tak, że 50 na 50, bo byliśmy przekonani, że w niektórych miejscach nie będzie można płacić kartą, a można było, ale my też byliśmy właśnie nastawieni na to, że gotówka, więc wzięliśmy gotówkę. Jeżeli się zastanawiacie, czy bardziej się opłaca wymienić euro w Polsce, czyli wymienić u nas tutaj na miejscu w kantorze pieniądze, czy dopiero na miejscu w Chorwacji, no to dużo lepiej jest jednak tutaj u nas w Polsce kupić sobie euro i już jakby jechać, że tak powiem, z gotówką za granicę. Też zależy od tego, jaki macie konto w banku, bo na przykład my mamy konto walutowe, więc jeżeli wyciągacie gotówkę z bankomatów, takich no większych, czy może nie że w większych bankomatach, ale w bankomatach większych banków, no to też nie są wtedy pobierane żadne prowizje, więc tutaj też nie ma żadnego problemu. Ale musicie zwrócić uwagę na to, żeby to były właśnie takie znane banki w Chorwacji. Niestety nie podpowiem, bo słyszałam o tym, ale że zdecydowaliśmy się wziąć właśnie gotówkę, no bo na tym się też nie skupiamy. My głównie płaciliśmy w sumie tak naprawdę Revoltę. Łatwiej jest nam zapanować nad wydatkami, mając jakby, wiecie, jakąś konkretną pulę na koncie, plus właściwie właśnie gotówkę. Więc tak, więc myślę, że ta gotówka to jest taka podstawowa rzecz. Ważne też jest to, żebyście pamiętali, że wyjeżdżając za granicę musicie się dodatkowo ubezpieczyć. Macie dwie opcje. Możecie się ubezpieczyć u ubezpieczyciela, na przykład jeżeli macie w pracy ubezpieczenie grupowe, to można sobie wykupić takie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, ale równie dobrze można się zgłosić do Narodowego Funduszu Zdrowia u nas w Polsce, wypisać odpowiedni taki kwit i wtedy jesteście dodatkowo ubezpieczeni również za granicą. W Chorwacji jest to normalnie honorowane, wtedy jakby leczenie macie no, na fundusz, na Narodowy Fundusz Zdrowia i to jest chyba bezpłatnie, jak dobrze kojarzę, bo też się dowiadywaliśmy, natomiast myśmy akurat brali ubezpieczenie dodatkowe, za które zapłaciliśmy i dodatkowe ubezpieczenie kosztowało nas chyba niecałe 200 zł na naszą dwójkę, więc to też nie były jakieś bardzo duże pieniądze. Co warto wiedzieć jeszcze z takich kluczowych rzeczy, że na przykład, no nie wiem, jeżeli macie auto na gaz, bo też były takie pytania, czy trzeba mieć ze sobą jakąś przejściówkę do możliwości podpięcia, wiecie, tankowania. Nie, wszędzie są po prostu takie uniwersalne końcówki, tankujecie tak samo jak u nas w Polsce. Na stacjach wszędzie można płacić kartą, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o język, no to my raczej z Michałem zawsze mamy takie nastawienie, że chcemy sobie podszlifować jednak trochę ten język angielski, więc staramy się rozmawiać w języku angielskim. Natomiast Chorwaci też bardzo dobrze rozumieją język polski. Jednak wiecie, no chyba bardzo dużo Polaków też jeździ do Chorwacji. Są niektóre w ogóle słowa bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o język chorwacki i język polski. Poza tym wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli chodzi o takie podstawowe dogadanie się, kupienie czegoś w beach barze, w sklepie, zapłacenie i tak dalej, to nawet jeżeli nie znacie języka angielskiego, to po polsku spokojnie się dogadacie. Co jeszcze warto wziąć? Słuchajcie, warto wziąć ze sobą na pewno parasol na plażę, ponieważ wypożyczenie parasoli i leżaków jest dość drogie. W tamtym roku to był koszt około 150 kun za leżak. W tym roku nawet nie pytaliśmy, bo w ogóle nie byliśmy tym zainteresowani. Natomiast to zawsze było drogie i moim zdaniem, powiem Wam tak, jak mam zapłacić 15 euro za leżak, to wolę włożyć 15 euro, zjeść po prostu owoce morza i najlepszy obiad na świecie, niż płacić za jakiś parasol. Ale to też wszystko zależy od Waszego budżetu. Jeżeli macie na to pieniądze, no to wiecie, why not? Natomiast jeżeli liczycie się z wydatkami, no to wydaje mi się, że lepiej wziąć ze sobą jakiś taki mały plażowy parasol, dlatego że jeżeli nie ma wiatru i jedziecie tak totalnie w sezonie, to po prostu w Chorwacji to słońce tak pali, no że nie da rady wytrzymać, wiecie, tak pod gołym niebem. Więc my albo braliśmy ze sobą parasol, jeżeli jechaliśmy na taką właśnie dziką plażę, albo w połowie plażowania na co najmniej godzinę właśnie siadaliśmy sobie w beach barze, żeby jednak odpocząć od słońca. Pamiętajcie również o różnych balsamach do opalania, bo bez SPF-ów, 50-tek, 30-tek i jakichś totalnych filtrów na twarz, słuchajcie, nawet nie wychodźcie na plażę. To taka moja dobra rada, bo myśmy się w pierwszym dniu spalili na 50, znaczy spalili. No była ta skóra taka zaczerwieniona, to jest jednak trochę inne słońce niż u nas w Polsce. Od
odpoczęłaś, czy gdzieś jeszcze się wybieracie? Słuchajcie, odpoczęłam, o Jezu, jak ja odpoczęłam w tym roku na tych wakacjach. Po prostu te wakacje były cudowne, naładowałam baterię na 100% i tak planujemy jeszcze jakieś takie małe weekendowe wypady. Tutaj już u nas raczej w Polsce, nie poza granicami kraju, ale bardzo, bardzo, bardzo chcielibyśmy we wrześniu wrócić właśnie do Pag, do Chorwacji, więc będziemy wszystko robić w tym kierunku, żeby na jakiś tydzień we wrześniu jeszcze pojechać do Chorwacji. Jak pieski zniosły podróż? Pieski, słuchajcie, zniosły podróż idealnie, bez żadnych problemów. Figa taka trochę była spacerująca, trochę do mnie na kolana, trochę z tyłu z Edunciem jechała, ale bez żadnych dram, bez żadnych pisków, bez żadnego miauczenia. Jak się zatrzymaliśmy wszyscy na spacer, każdy zrobił co miał zrobić i jechaliśmy dalej, także bez żadnego problemu. Jak szukać noclegów, miejsc, które warto odwiedzić? Czym się kierować przy wyborze i jak wszystko zgrać? Słuchajcie, ja w tamtym roku szukałam noclegów na grupie na Facebooku. W tym roku w związku z tym, że na tej grupie nie mogłam znaleźć niczego interesującego albo w jakiejś takiej, no nie wiem, ludzkiej cenie, jak na czerwiec, zaczęłam sobie gdzieś tam bardziej w internecie szukać. Znalazłam stronę Apartamenty Chorwacja albo chorwacjaapartamenty.com i właśnie w ten sposób znalazłam willę Franci. Ale słuchajcie, jak się potem okazało na miejscu, co też pewnie widzieliście we vlogach, jeżeli oglądaliście, jeżeli nie, no to już Wam mówię. Okazało się, że willa Franci jest prowadzona przez Polkę, przez panią Beatę, która również prowadzi na miejscu biuro podróży Perla. Jeżeli szukacie noclegu właśnie na wyspie Pag, to serdecznie Wam polecam. Podlinkuję Wam oczywiście i ten link, gdzie znalazłam apartamenty, więc apartamentychorwacja.com. Również do naszej willi jeszcze raz Wam podlinkuję i podlinkuję Wam właśnie biuro podróży Perla. Pani Beata ma jakby zrzeszonych ponad 300 apartamentów na wyspie Pag, więc na pewno coś dla Was znajdzie. W różnych widełkach cenowych, w zależności od tego, czego szukacie i czego potrzebujecie. Jest Polką, więc nawet jeżeli, no nie wiem, macie problem z językiem, albo po prostu, no chcecie normalnie, wiecie, po polsku po prostu się z kimś dogadać, no to super. Jest to tak zaangażowana, słuchajcie, osoba, która Wam zawsze doradzi, co zwiedzić, gdzie zwiedzić, żeby nie przepłacić, w którym sklepie, nie wiem, są lepsze owoce, w którym jest lepsze mięso, no po prostu wszystko nam powiedziała. No więc ja serdecznie polecam, wszystko Wam podlinkuję, natomiast jeżeli nie szukacie właśnie noclegu na wyspie Pag, to tak jak mówię, Facebook, Bookingu nie polecam, bo powiem Wam, że bardzo dużo apartamentów, które znalazłam właśnie czy na grupie facebookowej, czy właśnie na tej stronie Apartamenty Chorwacja, były w dużo niższej cenie niż na stronie Booking i to była duża różnica. To była, słuchajcie, różnica czasem nawet i 1000 i 1500 zł na całym pobycie, no to jest bardzo dużo, to właściwie jest cała nasza droga, tam i z powrotem z Chorwacji do Chorwacji. Więc wszystko Wam podlinkuję. Natomiast słuchajcie, jeżeli będziecie szukać apartamentów przez Facebook, gdzie no łatwo też, jak wiecie, nadziać się na różnych oszustów, warto popytać, warto poszukać, czy są jakieś oceny na Google, opinie danego miejsca, żeby jednak nie brać, tak wiecie, że ła, super cena, wpłacamy zaliczkę, dojeżdżamy na miejsce i okazuje się, że takiej willi nie ma, że to w ogóle było jakieś oszustwo, że właściciel nic nie wie na temat Waszego przyjazdu, bo tak niestety się zdarza. Więc bądźcie po prostu na to wyczuleni. Jakie podejście do psów? Czy mają coś psom na plaży podczas zwiedzania? Słuchajcie, powiem Wam tak, mimo tego, że gdzieniegdzie były znaki z przekreślonym pieskiem, to te znaki przeważnie były wyrwane i gdzieś rzucone w krzaki. Wszędzie są pieski, Chorwaci w ogóle nie mają z tym problemów. W ogóle w Chorwacji nie ma czegoś takiego, wszystkie plaże są dostępne. Nawet jeżeli jest to plaża przy hotelu, to nie jest to plaża prywatna. W Chorwacji nie ma prywatnych plaż, wszystkie plaże są ogólnodostępne. To jest plus i minus, dlatego że no plusem jest to, że właśnie, wiecie, no jest ogólnie dostępna i nie musimy się martwić, że wchodzimy gdzieś tam na jakąś prywatną plażę. Natomiast minus jest taki, że nie widziałam do tej pory w Chorwacji, przynajmniej w tych miejscach, gdzie ja byłam, ani jednej plaży, która byłaby plażą strzeżoną i byłby jakiś ratownik na brzegu. Nic takiego nie widziałam, więc to jest na pewno minus. Dobra, kolejne pytanka. Jakie
miesiąc najlepiej wybrać na Chorwację? Słuchajcie, ja wam powiem tak, że ja ogólnie, my z Michem ogólnie od dłuższego czasu jeździmy w czerwcu na wakacje, albo przed, albo po sezonie, jak dla mnie, dlatego że jest dużo mniej ludzi. Na przykład w czerwcu też było tak, że w niektórych beach barach i restauracjach było minus 10% od cen w karcie, z uwagi na to, że to jest jeszcze przed sezon. No nie wiem, po prostu ja wolę, jak jest mniej ludzi, nie lubię, jak jest taki duży zgiełk. Jak oglądaliście vlogi, to też wam mówiłam, że już pod koniec naszego pobytu no trochę już było więcej ludzi i my też właśnie zaczęliśmy szukać i uciekać trochę na te dzikie plaże, gdzie jest dużo mniej ludzi. No więc jak mówię, dla nas czerwiec, wrzesień, nie ma korków na drodze, wiecie, nie ma żadnych takich sytuacji, po prostu jedziecie, nie ma żadnych kontroli, nie stoicie na bramkach, no po prostu bez żadnych problemów. No i też moim zdaniem jest dużo lżejsza pogoda, że tak powiem, ponieważ jeszcze nie ma takich upałów. Podobno najgorszy jest lipiec w Chorwacji, że po prostu czasem nie da się żyć, a ja takich upałów nie znoszę, więc no ja polecam takie miesiące przed lub po sezonie. 10 must have na taki wyjazd. Co polecasz? Więc no to jest to, co też mówiłam wcześniej. Parasol na plażę, filtry, gotówka, dobre nastawienie, dobra ekipa, w zależności czy jedziecie we dwójkę, czy jedziecie z większą ekipą, no to takie pozytywne nastawienie i super ekipa to jest w ogóle podstawa fajnego i udanego wyjazdu. No i nie wiem, wiecie, dla każdego też to jest coś innego. Wygodne buty na pewno, co najmniej jedną parę takich pełnych butów, właśnie jak będziecie chcieli wybrać się na jakąś wycieczkę, zwiedzanie, na rowery, no to zawsze jednak mieć takie naprawdę wygodne buty, w których możecie przemierzać i robić tysiące kroków. Kapelusz, o tym zapomniałam. Kapelusz, czapeczka z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. To był mój must have tych wakacji, więc to też gorąco wam polecam, bo ja raczej jestem taką osobą, która no nigdy, wiecie, jakoś nie nosiłam żadnych chustek na głowie, żadnych kapelusików, nawet na wakacjach w pełnym słońcu nad morzem. A jednak tak jak mówię, no w Chorwacji to słońce jest inny mikroklimat i po takim dniu, gdzie na przykład zapomniałam kapelusik albo czapeczki, ja czułam, że no ta głowa jednak trochę boli po tym słońcu, więc to na pewno. Czy są tam jakieś piaszczyste plaże? Czy trzeba mieć buty do wody? Jak to tam wygląda? Jeżeli chodzi o Podstranę, bo tu mam takie porównanie, oraz okolice Trogiru, czyli wyspa Ciowo i plaża Copacabana, tam też byłam, tam bez butów do wody nie ma opcji. Natomiast główna plaża miejska w Pag i taka mała plaża, która jest przy hotelu Pagus, jeżeli chodzi o sam brzeg, i w ogóle te kamyczki mam wrażenie, że na Pag są trochę takie delikatniejsze, więc my na głównej plaży lataliśmy cały czas boso, bez butów. Wiecie, to też jest tak, że pierwsze tam dwa dni, potem stopa się przyzwyczaja. Wejście do wody też było takie właśnie żwirkowo-piaszczyste, natomiast na dzikich plażach, no to już było dosyć kamieniste wejście do wody, no i tam buty. Natomiast ja uważam, że buty zawsze dobrze mieć ze sobą. Michał miał przygodę właśnie z jeżowcem i tam, gdzie, no wiecie, była opcja, że absolutnie nie ma jeżowców, jednak były, więc jednak takie buty do wody zawsze warto ze sobą mieć, tym bardziej, że jeden ma mniej, a drugi ma bardziej wrażliwy stópki, więc tam, gdzie nam nie były potrzebne buty, komuś jednak mogą być, więc ja te buty zawsze polecam. Czy można było wchodzić z pieskami do restauracji? Tak, tak samo jak na plaży, tak samo w restauracjach. W ogóle słuchajcie, no ja uwielbiam też ten stan, że nie ma już jakiegoś takiej dyskryminacji, że tak powiem, psich klientów i bardzo często zdarzało się tak, że jak wchodziliśmy do restauracji, to nim my dostaliśmy kartę z menu, to kelner leciał, słuchajcie, z miseczką wody najpierw dla piesków, a dopiero potem my dostawaliśmy kartę i tak dalej, więc oni są bardzo pro psi, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Dobra, tak już to sobie czytam, to już odpowiedziałam, mam bardzo dużo tych pytań, a już widzę, że mamy to 24 minuty, więc chciałabym to tak, wiecie, skrócić. Czy mieliśmy jakieś przykre sytuacje? Nie, miałam jedną sytuację, gdzie się mega wkurzyłam i o tym wam też mówiłam we vlogu, właśnie już w takim momencie, gdzie było naprawdę dużo ludzi na plaży, to weszłam w gumę. I nic mnie, słuchajcie, tak nie wkurza, właśnie jak ludzie pozostawiający śmieci, wyrzucający jakąś gumę do rzucia na plaży, którą ktoś może wdepnąć. O, powiem wam, tego nienawidzę. Tak nie można było, wiecie, po prostu koniec plażowania, pozbierasz wszystkie swoje śmieci, nie wiem, jakieś kipy z petów, właśnie guma do rzucia, no jakieś takie, nie wiem, chusteczki, wiecie, nawilżane, takie pierdy, jakieś papierki po cukierkach. No to po prostu mnie najbardziej doprowadza do szału, że po prostu ludzie nie sprzątają po sobie.
Więc, ale jakieś taki no, przykrą sytuację miał Michał, jak wiecie, wdepnął wieżowce, natomiast wszystko dobrze się skończyło. Ale tak to w sumie nic takiego, żeby tutaj, nic takiego się nie wydarzyło, wszystko było w sumie okej. Okay. Lepiej wybrać się tam w dwójkę czy w większym gronie. Jeżeli chodzi o miejscowość Pak, to powiem Wam, zarówno jest to moim zdaniem miejsce na wypad we dwójkę, zarówno jest to fajne miejsce, żeby wybrać się z rodziną, czyli również z dziećmi i małymi i większymi, ponieważ no... bardzo fajne miejsce. Są też beach bary, są też takie miejsca, gdzie można poimprezować, więc wszystko zależy na jaką skalę i też czego szukacie, dlatego że bardzo blisko miejscowości Pak jest ta taka, wiecie, mega rozrywkowa plaża, jest Nowalia, czyli też taka bardzo rozrywkowa miejscowość, więc można sobie, wiecie, pojechać, poimprezować do Nowali, a potem wrócić i chillować w ciągu dnia w Pak. Ale ogólnie cała ta wyspa jest, myślę, taka bardzo nastawiona na różnych turystów. Teraz, wiecie, w zależności od tego, czego szukacie, no to w zależności od tego wybieracie takie miasto. Natomiast jeżeli chodzi o samą miejscowość Pak, to myślę, że to jest miejscowość dla każdego. Chyba, że jesteście mega, mega imprezowiczami, no to wtedy polecam Wam Nowalię, tam na pewno będą lepsze i więcej imprez, więcej młodych ludzi, no i taki, wiecie, bardziej imprezowy vibe, bym powiedziała. Czy smarowałeś się codziennie filtrem? Tak, słuchajcie, oczywiście. Ja się tam po prostu nie ruszałam bez nałożenia filtru na całe ciało. I nawet po południu, jak szliśmy gdzieś coś zjeść, a jeszcze słońce świeciło, bo wiadomo, to też nakładałam filtr. Filtr cały czas, po prostu non-stop miałam na swoim ciele filtr i dokładałam tego filtra w ciągu dnia i na twarz, i na ciało. Filtr to po prostu, no nie rozstawaliśmy się. Czy można się tam opalać nago? No powiem Wam, słuchajcie, że mieliśmy taką sytuację, że leżymy sobie, słuchajcie, na głównej plaży, gdzie są, wiecie, dzieci. No nie było tych ludzi jakoś bardzo dużo, bo to były te początki, no ale jednak miejska plaża, nie plaża nudystów. I wiecie co, kilka razy widziałam, że Chorwatki, czyli te, wydaje mi się, że osoby, które właśnie mieszkają w miejscowości Pak albo gdzieś w pobliżu, w ogóle nie mają problemu z tym, żeby opalać się bez staników. Wiadomo, no, w majtkach tak, ale bez staników. I też byliśmy potem na tej takiej plaży Ruczica, chyba w Metajnie, jak dobrze pamiętam. Tam też Chorwatki opalały się, słuchajcie, bez staników. I mam wrażenie, patrząc na to, jak się zachowywały i tak dalej, że to jest coś bardzo normalnego, naturalnego i nas to nie powinno dziwić. Wiecie, ja mam na to wyrąbane, niech każdy sobie robi co chce i jak chce. Raczej sobie pomyślałam, kurczę, fajnie, nie? Że wiecie, że tam się tak nikt nie krępuje niczego, że nikt nikogo nie ocenia, przynajmniej ja miałam takie wrażenie i powiem Wam, było bardzo dużo Polaków w tym roku na Pak, dużo więcej niż w tamtym roku w Podstranie i mam wrażenie, że nawet, bo mówiłam Wam w tamtym roku, że często tak jest, że to jednak Polki takie są bardzo oceniające drugą kobietę, tak w tym roku tego w ogóle nie czułam, więc super, bardzo fajnie. Nie były to plaże nudystów, myślę, że na pewno jakieś są, nie wiem, nie szukaliśmy z Michałem, ale no, tak jak Wam mówię, Chorwaci nie mają z tym problemu, Chorwatki, żeby opalać się bez stanika. Jak z cenami i co jedliście? No więc wracając do cen, no to powiem Wam tak, pizza to były ceny między 9 a 15 euro. Wszystko zależy, jaka to była pizza, z czym była ta pizza, bo wiadomo, im więcej na tej pizzy, tym ta pizza była droższa. My przeważnie celowaliśmy w te droższe, bo my po prostu jedziemy zawsze do Chorwacji po to, żeby jednak najeść się owoców morza. Więc jeżeli to była pizza, to zawsze to była albo pizza frutti di mare, albo z tuńczykiem. No wiecie, takie klimaty morskie musiały być. Jeżeli chodzi o kalmary na przykład, czy grillowane, czy smażone z frytkami, no to taka jedna porcja też kosztowała między 13 a 16 euro, przynajmniej w tych knajpkach, gdzie myśmy byli. Były różne risotto, spaghetti, ten cevapi, czy cevapcici, czy jak to się tam nazywa. To wszystko oscylowało w takiej cenie między właśnie 13, 16, 17 euro, jeżeli chodzi o sałatkę z ośmiornicą, którą uwielbiam, no to w tym roku było trochę drożej niż w tamtym roku, jak pamiętam, i tutaj te sałatki mniej więcej były takie w cenach 15, nawet do 20-22 euro, to też zależy od tego, gdzie. Wino 3 euro, 2 euro, piwo 3 euro, 4 euro, 2,80, ale to są takie mniej więcej widełki cenowe. Co jadliśmy? Słuchajcie, my zawsze zajadamy się owocami morza. Po prostu każde danie, które zamawialiśmy, musiało mieć w sobie właśnie element jakiś, wiecie, owoców morza. No po prostu my tam jedziemy, żeby się najeść tych owoców morza i żeby nam starczyło na kolejny rok.
Co jeszcze chcielibyście, tam zwiedzić lub zrobić? No właśnie tak, nie zdążyliśmy zrobić wszystkiego i zwiedzić wszystkiego, co chcieliśmy. Po pierwsze, nie do końca pozwalała na to pogoda, ponieważ no, były mega upały później. I ja wam powiem, że jak my wróciliśmy czasem z plaży, no do te 3-4 godziny chillowaliśmy albo na tarasie, albo totalnie zamknięci w klimie. Ja sobie właśnie wtedy montowałam albo zrzucałam sobie coś na komputer, bo nie dało się żyć. To był też ten czas, żeby spędzić czas z pieskami, które no z uwagi na pogodę też nie chodziły z nami na plażę. Więc tak. Dlatego chcemy właśnie jechać we wrześniu albo na początku października, ponieważ jest bardzo fajne, bardzo dużo fajnych tras na rowery, bardzo dużo fajnych tras na wycieczki piesze też w góry. Przepiękne widoki są stamtąd. Nie objechaliśmy wszystkich miejscowości, które też są polecane. Nie jedliśmy we wszystkich restauracjach na Wyspie Pak, które też są polecane. Nie widzieliśmy wszystkich tych pięknych małych plażyczek, których na Pagu jest milion. I właśnie to, co wam mówiłam wcześniej, że ja zawsze byłam takim fanem raczej takiego długiego wybrzeża i spacerowania, to teraz powiem wam, że chyba jednak zmieniam zdanie, ponieważ każda plaża jest inna. Każda plaża to jest takie wow. Z każdej plaży macie inny widok, bo ona jest jakby, wiecie, z innej strony wyspy. No coś cudownego, więc no dlatego chcemy tam wrócić i jesteśmy totalnie zakochani. Co tutaj jeszcze mamy? Może to już wszystkie pytanka. O, jak się przygotować na taką podróż z pieskami, jak pieski znosiły upały? Słuchajcie, jeżeli chodzi o podróż z pieskami, no to na pewno my mieliśmy z tyłu taki kojec jakby dla piesków i tam mieliśmy taką matę chłodzącą. Mimo tego, że klima w samochodzie cały czas chodziła, właśnie pamiętajcie o tym, żeby nie chłodzić samochodu na maksa, jeżeli na zewnątrz jest upał. My kiedyś popełniliśmy taki błąd, jadąc nad Polskie Morze, wtedy były mega upały, chyba wtedy, nie wiem, z 40 parę stopni pokazywał nam termometr w samochodzie, że na zewnątrz jest taka temperatura, więc klima na maksa, po prostu, wiecie, low, zima w aucie. Dojechaliśmy na miejsce, wysiedliśmy, wszystko było w porządku i po około pół godzinie Egi zemdlał. Pojechaliśmy do weterynarza, dostał komorę tlenową, dostał wtedy, jak się nazywa, kroplówkę, no i właśnie nam wtedy też lekarz powiedział, że absolutnie nie można psu robić takich różnic temperatur, bo właśnie może to doprowadzić do omdlenia, jakichś problemów z sercem, też nigdy nie wiemy, wiecie, no piesek jest zdrowy, nam się wydaje, dopiero potem, kiedy coś się dzieje, może wyjść, że nie wiem, ma chore serce, jakieś problemy, właśnie gorzej przeżywa takie upały, więc tutaj słuchajcie, tak żeby było komfortowo, ale najcieplej jak się da, jeżeli na zewnątrz jest jakiś mega mega upał, woda za sobą. My zawsze bierzemy takie silikonowe, otwierane miseczki, żeby można było podać też tą wodę pieskom w samochodzie, a nie za każdym razem po prostu wysiadać, robić postój i tracić też czas tylko po to, żeby nalać im trochę wody. Nasze pieski, słuchajcie, nie za bardzo lubią upały, dlatego my też zawsze się nastawiamy właśnie na te wyjazdy przed lub po sezonie, żeby to nie był taki, wiecie, mega skwar i mega upał, zwłaszcza za granicą te temperatury są... Chociaż powiem wam, w Polsce teraz też te niekiedy są takie tropikalne dni, no to oni nie chcą w ogóle wychodzić. Wyjdą, zrobią co mają zrobić, wracają do pokoju. Jak my wychodzimy, to wręcz się chowają pod łóżko, bo nie chcą wychodzić, nie lubią upałów. No i tyle, słuchajcie, więc jakby no, to nie jest tak, że zdrowotnie nie lubią upałów, wszystko jest na szczęście w porządku. Egi po tym omdleniu był przebadany na 10. stronę, regularnie badamy serce i tak dalej. Fika tak samo, mimo że jest młodym pieskiem, też jest przebadana. No bo ja już też sobie spokojna po tym wydarzeniu, bo no nie pytajcie, jak wtedy, co ja w sobie myślałam, jak Eli wtedy zemdlał. No ale oni po prostu nie lubią upałów. My też, niektórzy ludzie, nie lubimy upałów, jesteśmy bardziej... Michał na przykład, on tak, wiecie, lubi wakacje, ale jego serce jest zimą. Ja bardziej wolę lato, ale jak są takie mega upały, tropiki, że to powiedz, że tak stoi w ogóle, to ja też nie funkcjonuję wtedy dobrze. No i tak, kochani. To już chyba wszystkie pytanka, które tutaj zadałyście. No, więc tak, podsumowując, to były cudowne wakacje, było cudownie, pięknie, przepięknie, na pewno tam wrócimy, polecam wam nasze apartamenty. A, jeszcze było takie pytanie, czy w tych apartamentach są też takie apartamenty z dwoma sypialniami. Tam akurat w willi Franci nie, wszystkie apartamenty wyglądają tak samo, czyli jest sypialnia,
duży salon z kuchnią, z rozkładaną kanapą, więc ewentualnie tu jest opcja spania, na przykład dla dzieciaków, jak jedziecie, więc też można jakby pojechać w 4 osoby do takiego apartamentu, natomiast tak jak mówię, pani Beata ma zrzeszonych ponad 300 apartamentów na wyspie Pak, więc zawsze coś się znajdzie. Więc polecam Wam serdecznie, wszystkie linki Wam zostawię pod filmem. I słuchajcie, kończę, bo jak zwykle ja się rozgadałam. Przede wszystkim dziękuję Wam bardzo, że tak licznie oglądaliście nasze vlogi z Chorwacji, że Wam się podobały, za te wszystkie wspaniałe i ciepłe komentarze, które pojawiły się pod filmem. Cieszę się też, że przybyło tutaj tyle nowych osób w odpowiedzi właśnie na te nasze vlogi z Chorwacji. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, nie tylko z uwagi na takie chorwackie klimaty we vlogach, ale również na taką codzienność i mam nadzieję, że po prostu polubiliście mnie. Dobra kochani, więc dziękuję za to, że byliście w kolejnym filmie ze mną. Trzymajcie się ciepło, buziaki.